Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szypsar i dzisiaj jestem, prawda, w więzieniu, w którym jest uwięziony Dave i Palion. I dzisiaj postanowiłem zrobić pewną rzecz, ponieważ jestem nowym policjantem tutaj, nie znam tego więzienia, a wydaje mi się, że mogą tutaj być jakieś zakamarki, o których jeszcze nie wiemy, a które są bardzo, bardzo ważne i które mogą nam pomóc w uwolnieniu Dave'a i Paliona z tego przestrasznego więzienia. Więc ja w dzisiejszym odcinku chciałbym przeszukać całe więzienie, sprawdzić każdą celę po kolei, zobaczyć, czy jest tutaj coś podejrzanego. Ja już tu zaczynam. Pierwsza cela, ja będę zamykać drzwi. Wszędzie muszą być zamknięte. Wszystko, co sprawdziłem, tutaj zamykamy. Oczywiście kolejne tutaj. Tu nic nie ma. Wszystko jest tak, jakby. Wiecie, chcę to, dlaczego? Tutaj to widziałem już. To widziałem, że tam jest jakieś zejście na dół. Tutaj są jakieś kanały. Tutaj, jak zejdziemy sobie na dół, jak zobaczycie, to tutaj troszkę się dzieje. Ale tutaj przyznam wam szczerze, że już byłem. Tu już byłem po prostu z chłopakami. Sprawdziłem tutaj wszystko. Jak z nimi tutaj, że tak powiem, lekko chodziłem. Jakby inne osoby, odcinki u innych osób nagrywane. Więc tutaj, że tak powiem, wiem, co tam jest. Tutaj w tej celi również nic nie ma. W tej celi, ta cela nawet drzwi nie ma, to nawet nie zamkniemy. Tu jest jakaś podejrzana cela taka, że tam nic nie ma. Ja dlaczego ja chcę przeszukać wszystkie cele? Dlatego, że ja czuję, że Yeti mógł coś tutaj poukrywać. Mógł, patrzcie, tu coś jest, tu coś jest. Dokąd to prowadzi? Aha, tu jest jakby takie wyjście na górę. Nie wiem, mega dziwne jest to więzienie, szczerze wam przyznam. I czuję się tutaj bardzo nieswojo, ale musimy sprawdzić każde miejsce, każdy zakamarek. Tutaj jest jakieś też rzeczy są. Dlaczego? Ja chcę sprawdzić głównie dolne piętro, dolną, że tak to ujmę, kondygnację. Bo ja podejrzewam, że tutaj gdzieś mogą być jakieś przejścia na dół, podziemne przejścia jakieś. Tutaj jest spiżarnia, to też już widziałem, czy tutaj jest jakiś... Tu wygląda to podejrzanie bardzo. Czy tam coś jest za tym? Czekajcie, ja mam netherite axe, to mi wypadnie, okej. Tu mi też wypadnie. Okej, jest tu jakaś skrzynka. Nie wiem, ja bym chciał chętnie sprawdzić, ale nie chcę tego rozwalić, bo nie mam stone'a. Więc wiecie co, ja kiedyś to sprawdzę jeszcze, bo muszę ogarnąć stone'a w takim razie, żeby tutaj, tak powiem, zachować pozory. Możecie mi napisać, co jest w tamtej skrzynce, może wy wiecie, ale to nieważne. Teraz sprawdźmy następne cele tutaj, bo chcę sprawdzić, czy nie ma tu jakichś przejść podziemnych. Tutaj nic nie ma, tutaj sprawdźmy, tutaj również nie widzę nic, tak żeby było pod łóżkiem, sprawdzić trzeba i tak dalej. Tu wszędzie jest jakby czysto i to jest niemożliwe, żeby tu nic nie było, no nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to, że tutaj nic nie ma, tu... Nie no, naprawdę? To ja tutaj, że tak powiem, poświęcam czas na to, żeby poszukać jakiejś rzeczy. Tam się coś jaśniej robi. Okej, tam się coś otworzyło. Czekajcie, czy my właśnie znaleźliśmy coś? Czy to jest to? To jest chyba to. Czekajcie, zamknę to. Uwaga, czy to jest to? Tak, to jest to, dobra. Tutaj się otwiera jakieś przejście na dół. Jestem mega ciekaw, co to będzie za przejście i dokąd ono prowadzi. No nie, dobra, dobra widzowie. Skupienie, skupienie i schodzimy na dół, schodzimy na dół. Trzeba to sprawdzić koniecznie, bo skoro już jestem... Co to jest? Co to? To wygląda jak jakieś miejsce, jakieś szkolenie tutaj w ogóle, jakby to było przeprowadzane. Co jest grane? Dobra, czyli... Czy my to mamy przejść, ale czy to do kogoś prowadzi? Tam się przejdzie, tam, tu i obchodzi się to całe dookoła. Czy ja to mam... Czy... No nie, no bez sensu tam iść. Po co? No nie wiem, nie wiem widzowie, mam to przechodzić czy nie? Ej, szczerze bym to przeszedł, bo jestem ciekaw, czy jestem dobry na tyle w parku, żeby to przejść. To jest dla mnie dziwne. Po tym się doskakać? Nigdy nie skakałem po doniczkach, ale dobra. Okej, sprawdźmy to. Spróbujmy przejść w takim razie przez ten cały parkour, bo wydaje mi się, że może tam coś będzie, coś. Tam za tym obsydianem może coś będzie. Może tak, może tak, a może nie. Dobra, powoli, powoli skaczemy tu. Robimy tak, okej, dobra, powoli. To jest dla mnie też podejrzane, to wygląda strasznie, szczerze wam przyznam, ale dobra. Tutaj teraz tak, żeby nie walnąć o sufit. O, dobra, jest. Okej, teraz tak, tu są schodki, to trzeba uważać. Ej, jestem przestraszony, jak tam wpadnę. Wezmę sobie wiadro wody na wszelki wypadek, jakbym wpadł. Okej, robimy. Dobra, jesteśmy tu, okej, teraz tak, skok powoli, dobra. Teraz skok mocny, o, dobra, jest, dobra. Są drzwi! O kurde, co to jest? Uhohoho! Jak to jest wysoko! Dobra, co to jest? Co tu się dzieje? To jest jakaś cela dodatkowa, nie wiem o co tu chodzi. Są tam łóżka w środku. Wejdźmy w takim razie tutaj. Nic tu nie ma, żadnych pułapek. Czy ktoś za mną idzie? To trzeba też sprawdzić, czy ktoś za mną przypadkiem nie idzie. Chyba nie. Czekajcie, nawet nie jestem w stanie tego sprawdzić. To jest tak tutaj zamurowane, ale tu chyba będę w stanie sprawdzić, czy ktoś za mną idzie. Nie, nikt za mną nie idzie, dobra, czyli mogę na spokojnie tu wejść i nie bać się, że ktoś mnie zamknie. Sprawdźmy szybko, co jest w skrzynce. Książka jest jakaś, okej, przeczytajmy sobie ją. Cela dla tajemniczego więźnia.
Dla tajemniczego więźnia. Kogo chcę więzić tutaj jeszcze dodatkowo? Dobra, nie wiem, na razie to tu zostawiam, ale przynajmniej wiemy, że jest jakaś cela dla kogoś specjalnego. I jak widzicie, musi to być naprawdę ktoś bardzo specjalny, że jest tak tutaj chroniona ta cela w taki sposób. No i da się tutaj wejść tędy, a tutaj widzę, że jest tylko droga w jedną stronę. Widzicie to? Ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co to jest za mechanizm w tym momencie. Ponieważ to działa tak, że jak ja stanę na tą półpłytkę, to ta płytka się zapadnie. I ja wam pokażę jak to działa. Uwaga, czekajcie, tylko ja bym chciał zrobić najlepiej tak, żeby rozwalić półpłytkę, której nie będę... Dobra, no tu rzucę na to pierwsze, bo tam chyba doskoczę. Dobra, uwaga, patrzcie co się wydarzy. Widzicie to? Więc tu trzeba mega uważać, bo tutaj jest tylko jedna szansa, że tak to ujmę, nie? Już sobie tutaj rozwaliłem, ale tutaj doskoczymy na szczęście, tak mi się wydaje. Więc tutaj musimy po prostu, jak się rozpędzimy, jak zrobimy pierwszy skok, to po prostu trzeba lecieć i się nie zatrzymywać. Jeżeli się zatrzymamy, spadamy. A jeżeli spadniemy, to jest koniec. To jest po prostu koniec. Ale dobra, to jest jedyna droga, bo z powrotem już się nie dostanę tutaj, więc to jest jedyna droga, którą możemy się, że tak powiem, przedostać, więc uwaga. Wdech, wydech. Skupmy się, żarcie mamy full. Okej. I uwaga, 3, 2, 1, 0 i lecimy. Jezu, boję się, czekajcie, gdzie ja tam muszę w ogóle dolecieć? Tu jest tak, tak ścieżka, tak, tak. I tam trzeba wskoczyć, dobra. Okej, mam nadzieję, że to się uda, jak to się nie uda, to jest koniec, ale dobra, próbujemy. 3, 2, 1, 0. I... A! Dobra, 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 dobra. O, udało się. Udało się, udało się. Ale było blisko. Ja nie mogę, patrzcie, jak to tam spada, nic do samego dołu. Ja nie mogę, to jest przerażające. Dobra, jesteśmy w stanie stąd wyjść. Nie wiem, co to jest za miejsce, to jest najgorsze miejsce, jakie mogłem znaleźć w tym więzieniu Yetiego. Naprawdę, ja się nie spodziewałem takich miejsc tutaj, że tu są. Dobra, teraz tak, pytanie bardzo ważne, czy my faktycznie na donicy możemy stać, uwaga. Możemy! Możemy stać na doniczce! O, to stoimy tak totalnie na doniczce, że ten, nie na tym kwiatku. Okej, dobra, teraz trzeba... O, dobra, dobra. Kolejny. O, dobra, dobra, jest git. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery skoki. O, już jeszcze trzy skoki, dobra. Chwila przerwy, ja nie mogę. Nigdy nie skakałem po doniczkach. Okej, jeszcze raz. 3, 2, 1, 0. O, dobra, jesteśmy. I teraz na jednym strzale to robię, na jednym strzale. O, o, dobra, jest! Oho, jak się udało! Ale ja byłem tak przestraszony, jak to przechodziłem. Dobra, to jest mega dziwne. Ja jestem ciekaw, czy tam by się to dało jeszcze raz przejść w ogóle. Tam chyba byśmy nie doskoczyli po prostu, tak mi się wydaje. Ale tak tutaj to by się dało chyba ogólnie. Więc jeszcze jedną szansę można, że tak powiem, tam podjąć się jednej próby przejścia. Ale to jest totalnie dziwne miejsce. Ja tam już nie chcę przebywać ani chwili dłużej. To jest nienormalne, ja to zamykam. Tak, żeby nikt nie zorientował się, że ja tam kiedykolwiek byłem. Tutaj to trzeba w ogóle, patrzcie, wiecie co trzeba zrobić? To trzeba zrobić taki myk, że ja po prostu muszę ogarnąć na szybko dwa jakieś takie, o patrzcie, to i na przykład to, ten blok, te dwa ogarnąć. I te, do tej celi, żeby nikt się nigdy nie dostał. Tak to trzeba zrobić, bo jeżeli ktoś tutaj wejdzie, to jest naprawdę przypał, to jest naprawdę przypał. A tu zrobimy tak i nikt nie zauważy, że tutaj cokolwiek było. To jest idealne ukrycie. Niech nikt nie widzi tej dźwigni i już nikt tego nie otworzy, bo jak ktoś tam pójdzie i ktoś to odkryje, to jest masakra. Ale dobra, odkryliśmy jakieś dziwne miejsce, aczkolwiek wydaje mi się, że mogą tu być jeszcze jakieś inne miejsca. Tutaj nie, ale tu jest jakaś cela, widzicie? Też bardzo podejrzana cela, ja będę ją szybko sprawdził, bo... Tutaj chociaż nie, nic nie ma, jest skrzynka, ale w skrzynce nic nie ma, więc dziwne bardzo. Tu jest do rozmów, to taka izolatka. Dobra, moglibyśmy sprawdzać jeszcze górne cele, ale w górnych celach nie będzie żadnych ukrytych przejść, bo to już są na piętrze, to ciężko zrobić ukryte przejścia, ale te dolne no sprawdziliśmy i tak jak czułem, coś tam było. Wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj w tym więzieniu będzie, ale póki co nie mam pojęcia, gdzie tego szukać. W każdym razie, jeżeli znacie jakieś miejsca tutaj ukryte w tym więzieniu, no to dajcie koniecznie znać mi w komentarzu, a ja je oczywiście zbadam, no bo jako, że jestem tutaj nowym policjantem, powinienem, że tak powiem, zaznajomić się, żeby wiedzieć wszystko, co tutaj się dzieje, bo jeżeli się z tym nie zaznajomię, no to będzie mocna lipa, a powinienem tutaj wiedzieć o wszystkim, żeby wiedzieć też, jak uratować Bzyka, znaczy Dave'a i Paliona. No ale tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, pozdrawiam, życzę wam udanego dnia i no i co, widzimy się następnego dnia w kolejnym, że tak powiem, dniu więziennym. Pozdro, cześć, elo!